was sneaking in and getting the right kill with the gangster slap. Cześć, tu Coach Red. Tym razem odcinek poświęcimy mojej dyscyplinie, czyli koszykówce. Koszykówka polega głównie na zdobywaniu punktów. Kto więcej ich zdobywa, ten wygrywa mecz. Ze względu na specyfikę 3x3, która jest szybka i dynamiczna, trafianie do kosza ma jeszcze większe znaczenie i wartość. W dzisiejszym odcinku przekażę kilka wskazówek, które poprawią Waszą celność. Naukę rzucania powinniście rozpocząć od pozycji siedzącej i skupić się wyłącznie na prowadzeniu ręki i dłoni. To ona jest ostatnim, ale jakże istotnym elementem rzutu, bo ukierunkowuje piłkę po jej opuszczeniu. Ułóżcie piłkę na dłoni, szeroko rozstawiając palce. W efekcie uzyskacie większą kontrolę nad nią. Są różne szkoły układania piłki. Jedna mówi, że należy zostawić miejsce pod piłką i nieco ją trzymać na palcach, a inna, aby leżała płasko bez przerwy. Każdy z Was musi znaleźć swoją technikę, która pozwoli Wam trafiać do kosza. Rzut nie ma ładnie wyglądać, tylko ma być skuteczny. Na jego wygląd może wpływać wiele czynników, takich jak siła, fizjonomia czy mobilność stawów. Przejdźmy jednak do techniki. Pierwsze, na co powinniście zwrócić uwagę, to palec wskazujący. Powinien znajdować się w osi piłki i kierunkować ją w stronę kosza. Drugim aspektem jest ułożenie ręki od dłoni do łokcia. Aby piłka powędrowała prosto w kierunku kosza, łokieć musi być ułożony prostopadle do podłoża. Łokieć i nadgarstek muszą znaleźć się w jednej linii. Ćwicz ułożenie piłki i łokcia w pozycji siedzącej, wykonując rzuty przy ścianie do celu poprzez wyprost w stawie łokciowym i zamykania rzutu poprzez ruch nadgarstka. Poczuj, że panujesz nad piłką, nadając jej rotacji wstecznej poprzez koniuszki palców. Gdy opanujecie rzut przy ścianie, pora rozpocząć rzut do kosza w pozycji stojącej. Stajemy w pozycji atletycznej. Tak, rzucamy do kosza również z tej pozycji. Trzymając piłkę na wyprostowanej dłoni, przechodzicie do pozycji atletycznej, jednocześnie przenosząc piłkę w okolicę skroni. Oko jest naszym celownikiem i to ono ocenia odległość, z jaką siłą należy wyrzucić piłkę w stronę obręczy. Poprzez wyprost w biodrach, wyjście na palce stóp i przeniesienie tej siły do ręki wykonujecie rzut w stronę kosza. Cała siła jest generowana od stóp przez biodra do łokcia i nadgarstka, a palce nadają odpowiedniego kierunku piłce oraz rotacji. W ten sposób uczymy się rzucać na stojąco, na razie bez wykonywania wyskoku. Rzuty należy wykonywać blisko kosza, tak aby nie używać wiele siły, a skupić się na poprawnej technice. Wykonajcie 10 celnych rzutów, a następnie zmieńcie rękę rzucającą. Tak, to wpływa na rozwój motoryczny Waszego ciała, nawet gdy nie jest to Wasza ręka dominująca. Jeżeli traficie 10 razy z rzędu jedną i drugą ręką, to znaczy, że jesteście gotowi na kolejne ćwiczenia, które poznacie w następnym sezonie z cyklu Między blokami.